Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Rosja. Wydarzenie tygodniowe 2019. Jesteśmy Danilem Kwiatem w tej chwili, 11 pozycja. No i musimy się tutaj przebić na piątą. No, zobaczmy, jaki stan opon. Słabiutko. No i jeszcze na początek, słuchajcie, wirtualny samochód bezpieczeństwa. Możemy troszeczkę to wykorzystać. No, Robert Kubica niestety pechowo rozpoczęte to wydarzenie. Naprawdę szkoda, że już Robert nie będzie uczestniczył tutaj podczas tego wyścigu. No, naładujemy sobie trochę baterię przez ten czas, póki ten samochód bezpieczeństwa jest na torze. No, tak jak widzicie, delta nie działa, więc możemy w miarę blisko jechać Raikkonena. Oczywiście z zachowaniem ostrożności, gdyby chciał tutaj na przykład przyhamować jakoś mocniej. Dobra, czekaliśmy na tą informację. Ok, i możemy wyprzedzać. Dobrze, mamy już 10. pozycję w tej chwili. Gonimy Strolla. I jeszcze tam jest jakiś jeden kierowca przed Strollem, więc może się uda. McLaren. No, załapane to ostrzeżenie, niepotrzebne. No, byle tutaj kar nie było żadnych. No, wciśnięci tutaj ostro, ale tak trzeba było, inaczej by nas tutaj spowolnił mocno na tym etapie. I przed nami Albon, kolega z zespołu w tym momencie, na pozycji 7. Dobra, spróbujmy troszeczkę podgonić do niego. Dobra, czyste, fajne miejsce do wyprzedzenia. Praktycznie bez utraty czasu. Dobrze, i musimy gonić Vettela teraz, który jest na 6. pozycji. Już go widać na mapce, ale mamy do niego jeszcze prawie 8 sekund. No, 46. kółko. Niewiele czasu, naprawdę niewiele. Dobrze, Vettel na tych super miękkich mieszankach. No, 5,7 w tej chwili do niego. Ależ tutaj było blisko tej bandy, przestrzelony ten zakręt. No i jak widzieliście, naprawdę w ostatniej chwili no, mogło się to już naprawdę bardzo, bardzo brzydko skończyć. No, trzeba uważać, tam naprawdę no, przestrzelenie może już niestety zakończyć wyścig. Od razu jest ten most taki, czy kolumny. Dobra, mamy troszeczkę energii, jak najbardziej, dzięki Jeff. Troszeczkę wykorzystamy, żeby się zbliżyć do Vettela. No, już go widać. Już jesteśmy na tym samym łuku. Dobra, pierwszy sektor na zielonym. To już jest dobry znak. Ależ jesteśmy już blisko Vettela.
Dobrze, mamy DRS. Wykorzystamy oczywiście, żeby troszeczkę oddalić się od niego. Możemy jeszcze troszeczkę wpiąć baterii. Będzie łatwiej. Dobra, tym razem się udało nie przestrzelić tego zakrętu. No naprawdę tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Byle jaki błąd naprawdę może spowodować, że już po prostu w tym wyścigu jeździć nie będziemy. Na tym razem, słuchajcie, no udało się Vettela przegonić. No i teraz mamy przed sobą Bottasa. Zobaczmy, 8,7 sekundy do niego. Udało nam się tutaj w miarę zrobić fajnego lapka teraz. Dużo tej baterii mamy, faktycznie powyżej 80. Możemy z niej troszeczkę częściej zacząć korzystać. Dobra, to jest ten moment. Jest kawałek prostej. Ajajajajajaj. No, wypchnęło nas teraz mocno. Dobra. Już powinniśmy teraz zobaczyć Bottasa. Już jesteśmy na jednej prostej. Ale jeszcze go nie widać. Dobra, już teraz było widać, jak skręcał. Także zaczynamy się do niego zbliżać. 48 kółko. Dobra. Dużo baterii mamy, możemy troszeczkę podfrunąć. No, gorszy ten czas o 0,3. Blisko, blisko, blisko Bottasa. Dobrze, opóźniony ładnie teraz. I możemy uciekać. Przed nami Norris, który akurat zaliczył fastest lapa. Też ciekawe zjawisko. 7,4 do niego, to naprawdę jest kawałek. Ale do niego też zaczynamy się zbliżać. Podobnie jak z Bottasem, na jednej prostej. 49 okrążenie. No, cel tak jakby minimum mamy w tej chwili osiągnięty, czyli jakbyśmy dojechali teraz do mety, to oczywiście no, powinniśmy zaliczyć ten cel wydarzenia tygodniowego. No ale oczywiście smaczek mamy, żeby tutaj troszeczkę jeszcze powalczyć o coś więcej. Mamy tam też dubla, już widać. Jakiś samochód Williamsa. Robert nie jedzie, więc to Russell. 3,3 w takim razie do Norrisa w tej chwili. No dużo gorszy czas, 0,7. Za mało chyba troszeczkę tego wspomagania używaliśmy na poprzednim okrążeniu. No, opony 50%. Jeszcze 4 kółka, więc troszeczkę będą nam potrzebne. Nie, to jeszcze nie jest to miejsce. Dobra.
Jesteśmy przed Norrisem. Mamy DRS, możemy troszeczkę się podciągnąć. No i przed nami Verstappen. Nie widać go jeszcze, także przewaga jest na pewno duża. No trzeba też uważać teraz. Mamy zwiększoną niestety drogę do hamowania. No widać Verstappena na mapce, ale jeszcze jest daleko. Dobra, przed nami dubel, tutaj Russell będzie dublowany. No dobra Jeff, tylko że ja już mam zjechane opony. Nie chciałbym tak ostro szarżować. Bo tutaj przede wszystkim trzeba dojechać, słuchajcie, to jest najważniejsze. Dobrze, widać też chyba bolid Ferrari. Dobra, puszcza nas Russell w miarę gładko, bez problemów. Dobra, i gonimy Verstappena w takim razie. Dobra, tutaj musimy się troszeczkę podciągnąć. Jeszcze daleko do Verstappena. 51. okrążenie. Trzeba uważać na te dohamowania, bo już naprawdę nie jest wesoło z tymi oponami. Dobra, jeszcze dwa okrążenia. 7 sekund do Verstappena. No małe szanse. Małe szanse. No jesteśmy na tym samym łuku. Dobra, pierwszy sektor zielony, także dajemy z siebie wszystko. Pracuje nam bateria tutaj na ostro. No spróbujemy, się podciągnąć na tej prostej. Tutaj tylko trzeba uważać na wyjściu. No już opony przestają hamować. Oj, będzie te ostatnie okrążenie, naprawdę pełną walką. Jesteśmy bardzo blisko Verstappena. Bez kar na razie. 1 i 3. Musimy to zrobić. No duży błąd przestrzelony teraz. No musimy szukać lepszego wyjścia po prostu. To jest ten moment. I na maksa. There's only one lap of fuel remaining.
Dobra, powinno wystarczyć paliwa. No szkoda, naprawdę. Jeszcze dwa kółeczka, słuchajcie, i może by się udało wskoczyć tutaj na tą drugą pozycję. Kto wie, może i na pierwszą. Dobra, zobaczmy te opony. Nie no, w miarę 55, ale naprawdę jeszcze można jechać, można na nich jechać. Ale nie ukrywając, są już mocno skatowane. No ale myślę, że tutaj opony przeciwników były bardziej skatowane. No słuchajcie, udało się, trzecie miejsce w wydarzeniu tygodniowym w Rosji. No udało się naprawdę po wielu próbach. Na szczęście się udało. A well-earned victory for Mercedes. Dobrze. Osiągnięte minimum, słuchajcie, także no, wydarzenie tygodniowe F1 2019 w tym tygodniu zakończone. No pewnie dopiero w przyszłym tygodniu będzie coś w stylu treningów i kwalifikacji, no i oczywiście wyścigu, a tutaj mieliśmy tak naprawdę dokończyć, no 8 sekund do Ola Hamiltona, naprawdę 3 kółka, słuchajcie, powinny wystarczyć. No dobra, 309,834 to są pońcy, które udało nam się tutaj podczas tego wydarzenia tygodniowego zdobyć. No, staraliśmy się, żeby to był w miarę czysty przebieg tego wyścigu. Bez kar, na szczęście udało się bez kar, nawet chyba bez uderzenia nikogo w tej chwili. No naprawdę, słuchajcie, aż miło popatrzeć. 10. pozycja w tej chwili, no. Naprawdę, 20 tylko tysięcy punktów gdzieś tam brakowało, więc na razie jest w miarę, słuchajcie. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o wydarzenie tygodniowe w Rosji F1 2019 na kanale Dark Owen. Uważam za zamknięte, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, naprawdę tam też troszeczkę się dzieje dla Was. No dobra, słuchajcie, zapraszam Was już teraz i gorąco na kolejny odcinek serii wydarzeń tygodniowych na kanale Dark Owen. A już teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!